Cześć wszystkim. Znów będę nagrywać filmik z jedzenia ostrego. Tym razem będzie to test sosu Jiki Bill Hula Curry, który prezentuje się następująco. No, tym razem to będzie taki jeden z łagodniejszych sosów. Jest to sos, który jest oparty na papryce habanero oraz mango. Tutaj ostrość według producenta jest wyceniona w mocy 3 na 10. No, czyli to już mówi, że to już będzie sos taki już bardziej przyjemny, niż który wywołuje ból. Skład tego sosu jest następujący. Pulpa mango, kwas cytrynowy, ocet jabłkowy, marchew, cukier, musztarda, woda, ocet spirytusowy, gorczyca, cukier, sól, przyprawy, sól, habanero, susz, przyprawy. No tu widzimy w składzie, że papryka habanero jest na samym końcu, więc nie należy się spodziewać jakiejś wielkiej mocy. No tutaj też nazwa sosu sugeruje, że tu mogą być wyczuwalne te nuty potrawy curry. Otwieram sos. No ten sos się akurat już normalnie otwiera. Nie tak jak tamtego Razora. Poszło. O. Czuć bardzo wyraźnie nutę potrawy curry. To się wybija na sam początek. No cóż, też tle mango. A jeśli chodzi o zapach papryk habanero, to w ogóle tak nie czuć. W ogóle. Czuć tylko te nuty potrawy curry i mango. A paprykowości to nie czuć, tylko po prostu to słodycz przyjemno. Więc zapach jest bardzo przyjemny. Nie budzi żadnych obaw. I najpierw sos przetestuję na te skrzydełka z kurczaka, a później sprawdzę ten sam sos z łyżki stołowej. Trochę gęsty jest, chwileczkę. O, poszło. No tu, patrząc na mocno, można go dodawać spokojnie dużo. Zabaw. Ostrość jest na razie taka delikatna. Czuć wyraźnie te nuty curry i mango. Smak bardzo dobry. Jak najbardziej smaku nie psuje, ale to nawet smak bardzo dobrze ulepsza. Bardzo dobre. No tu. Tu można bez obaw dawać sporo tego sosu. Na razie ostrość jest taka bardzo mała. Małe szczypanko na języku. No, szczydełka mi się kupuje bardzo dobrze. A, i jest to akurat sos od polskiej firmy, tak jak tamten sos Razor.
No sosik bardzo przyjemny, ostro się nie rozkręca bardziej. No utrzymuje cały czas ten sam poziom. No powiem tak, no smaku i maków paprykowych to tak nie czuć. No czuć po prostu taką czystą ostrość, ale absolutnie tutaj żadnej goryczki paprykowej nie ma. Czuć po prostu te nuty curry, mango, no i to lekko ostrość. O, no trochę się ubrudzę, dlatego mam chusteczki. O. Sus jak na razie robi bardzo dobre wrażenie. Smakowo. No i tu nie ma tak jak przy mega ostrych sosach, że tu cię ostrość blokuje, czy goryczka. Nie, no tutaj ten sos zachęca do dalszego jedzenia. Tu nie ma żadnej takiej blokady. Więc dzięki temu bardzo dobremu smakowi można zjeść bardzo sporo potraw z takim sosem. Bo ten bardzo dobry smak zachęca do naszego jedzenia. Smakowo sztos. Jeszcze dodam, że ten sos jest najnowszy z tych sosów Dzikiego Billa. Nadal czuję ranie bardzo lekkie. Się nie rozkręca. Ale to w końcu ostrość na 10. No to jest jak najbardziej sos dla tych, którzy chcą się cieszyć bardziej smakiem niż ostrością. To też jest bardzo dobry sos dla tych, którzy chcą odpocząć po jakiejś większej ekstremalnej ostrości. Ten sos może naprawdę dać ulgę. Cały czas czuć bardzo dobrze ten smak curry z kurczakiem. I to połączenie mi się bardzo podoba. Ostrość nadal na tym samym poziomie. W ogóle ten sos nie blokuje jak większość sosów ekstraktowych.
No trochę się tylko wytrę, bo trochę się ludzie. No to pora spróbować bezpośrednio sam sos z łyżki. No, nie wiem, czy widzicie. No to jest taka cała łyżka stołowa. Dobra, już się zaraz wyleję. No, to nie ma się co obawiać. Poszła? No najpierw tak. No po tej łyżce najpierw tak czuć ten klimat potrawy curry. Czuć też mango. No i też taką delikatną pikanterię. Ale tak nie czuć, żeby się rozwijała. No to już mogę sobie zamknąć. Bardzo małe palenie, tylko czyż podniebieniu. Nic więcej, jeśli chodzi o ostrość. No przyłożę coś te curry, mango, ale żadnej takiej goryczki paprykować się tak nie czuć. No czyli podsumowując. No ten sos jest bardziej dla tych, którzy chcą bardziej poczuć przyjemność jedzenia niż tylko, niż sam ból i palenie. No jest też, też sos dobry dla tych, którzy chcą tak odpocząć po jakiejś ekstremalnej ostrości. No mogę ten sos za smak jak najbardziej go polecić. No i też jest bardzo sos, dobry sos dla tych, którzy zaczynają przygodę z ostrością. A więc dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego filmiku. Jeśli macie jakieś uwagi odnośnie nagrywania, to możecie śmiało pisać w komentarzach. Na razie trzymajcie się, pa!